Jeszcze może być rusza, a teraz... No właśnie, Dawid, powiedz tak naprawdę, powiedz mi tak szczerze, co przewidujesz, co masz w tym momencie zrobiony za wzór na nodze? Teraz mógłbym stwierdzić, że to jest nosacz sundajski. Nosacz sundajski. To jest jeżozwierz. Tak, odbijam. Coś ci pomóc? Nie, to ja ty wiesz o tej konkretnej robocie. To mi się podoba. Lubię robić takie zajęcia już takie patrz, dla tak. Zawodowców. No. Ładne. Ładne. Teraz mam jeszcze czasu dla siebie. Co wam to przypomina? Zobaczcie, będzie. Dla mnie jest to taki wyrazisty jakiś przekaz. To jest... Konkretna sprawa. Tak, tak. Cyk. Posmaruj teraz cały tatuaż. Przesmaruj go całego. Też nie, że nie było. Właśnie tak, właśnie tak. Chusteczka na ręki. Pierwsze wkłucie. Pierwsze oficjalne wkłucie. To tak, sztywny chwyt, żeby po prostu ta ręka gdzie jest po prostu tatuowanie. Cyk. Mogę tak? Możesz nawet sobie bliżej tak od niej. O tak, i tak, o tak możesz. To powolutku w górę idziemy. Może trochę szybciej, panie, może szybciej, może szybciej. Jak tam Dawid? Nie mógł tego powiedzieć. Teraz stój, teraz przemyśl teraz to. Ojej. Sobie. Pokaż. Troszeczkę może wyjechałem. Powiem ci, że dość solidna linia i spokojnie możesz sobie teraz iść albo od tej linii dalej, albo po prostu od tego kanta sobie iść w górę, nie? Tak, chyba. Po prostu musisz ten flow cały, nie? Tak, tak, bo to... Ale powiem ci, że nawet jest bardzo podobnie. Chyba dodam sobie jeszcze troszkę tej farbki. Tak. Jest... Ale ogólnie farbki jeszcze w środku jest, to widzę. Tak, tak jest jeszcze. Ale tak sobie pomyślałem, że dodam. Powiem ci, że nawet jest podobnie jak na tej sztucznej skórze. Dzierasz teraz tak o ten... Wolę, żebyś po prostu miał maszynkę. No tak, właśnie. Tak, bo tak to mi jest niewygodnie. Nie, a tak mogę? Właśnie wolałbym, nie. Wtedy może farba nie wyjść. Wolałbym, żebyś tak trzymał. Może iść od tej strony, albo od tamtej. Spróbujmy. I spokojnie, powolnym ruchem. Może nawet szybciej iść. Teraz możesz się przyspieszyć. Ewidentnie jest przerażony. Dobra, przemyśl sobie, bo teraz nie widzisz, gdzie jesteś. Teraz chciałeś ten. Jest no, bardzo okej. Okay. No tutaj trochę takie widać, takie są takie... No dobra, i teraz no, co tutaj można... kibicy już teraz widzą u nas, więc teraz... Ja bym jeszcze tutaj dorobił takie... Co jeszcze? Włoski jakby. Spokojnie wbiją głębiej, powolnym ruchem tak samo, nie możesz takimi szybkimi ruchami. No. Dobra, zobaczmy. No, takie coś możesz. No, a już wiem, do czego zmierzasz, wiesz, ja tak już chyba widzę. Już wiesz chyba, co efekt chyba końcowy. No kurczę, konkretnie. No powiem ci, że no takie nawet... No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. I teraz ogólnie, no wiadomo, Dawid nie patrzy. Myślę właśnie, czy troszeczkę nie za gruby ten kontur jednak. Tak gruby nie, no ogólnie to jest okej, okay, tylko teraz ludzie teraz, wiadomo, teraz myślą, co to może dalej być, nie? Więc my musimy teraz dorysować resztę rzeczy, co musisz jeszcze dokończyć. Jak myślisz, to wynik fajne? Ma przekaz. Na przekaz. Jest po prostu przekaz, jest na przekaz, który ma być. Rękawiczkę pozwolę jeszcze wziąć. Dawid, to twój najlepszy tatuaż. Zdecydowanie najlepszy. Chcesz powiedzieć do kamery? Nie, ja chcę to skończyć szybko i zobaczyć, co tam jest dla was grane, bo to się źle skończy. Mnie się wydaje, że co efekt końcowy zobaczy, to tutaj będzie film już cały zmontowany, nie? Dobra, my wiemy, co jest w planach. Teraz nie możemy tak mówić na głos, ponieważ dalej Dawid nie może wiedzieć, o co chodzi. Ja teraz dorysowuję tą część, co dalej ty musisz dokończyć. Ogólnie pisać, jak wiadomo, jest jednorazowego użytku teraz, więc on sobie tutaj, nie wiem, czy teraz się za grubo nie zrobiłem, ale tak, to jest tylko... Tak. I teraz to samo teraz robiłeś, teraz samo ta zewnętrzna linia troszkę grubsza będzie i te gwiazdeczki porobisz. Potem pokażę ci inny sposób, bo będzie inna igiełka. Polecimy sobie cieniutkie, tak jak ci mówiłem, te gwiazdeczki. Ile tego? Pyk, włączamy sprzęcioch. Oczywiście. Pisaczek tutaj odkładamy, bo wszystko tutaj idzie do wyrzucenia później. Też
Tak, tak. O, to odwijamy sobie. Trochę to przypomina jakby jakąś... jakby jakieś śniadanie. Pizzę. Powiem ci... dzieło sztuki. Wkładamy. Okej. Okej. To wygląda tak dość porządnie. Nie za bardzo? Porządnie, troszeczkę zmniejszyć. Już jestem zawodowcem, już poznaję, że to jest troszkę za dużo. No, to jest, nabierz sobie farbę. Rozumiem, że to tak. No dobrze, i teraz jak to wyglądać? Staraj się trzymać płasko tą igłę, bo jak widzisz, ona jest taka ułożona jak widelec. To może tak? Nie, tak będzie niewygodnie. No, Dawid, szykuj się na ból. Płasko i po prostu, jak już wbijesz igłę, to ruchem okrężnym takie kółeczka. Jak w Karatekicie. Karatekit. Był taki fajny film kiedyś. Pat Morita i tak dalej. No dobra. I delikatnie powolutku zacznij wypełniać. Bardziej płasko. Jeszcze płasko? Mhm. Okay. No coś tak... Już pomalowałem, nie trzeba tatuować. Nie trzeba już tatuować, bo już jest pomalowane. Ty po prostu zanurzasz i robisz kółeczka. Okej, dobra, no to lecimy z koksem. Jeszcze ci pokażę, że troszeczkę inaczej sobie złapię kółeczkę, tak? W ten sposób. Tak? Żeby mieć tą płaską powierzchnię, żeby móc. I tak najlepiej od góry wyglądało, tak jak wybiję. No, spróbuj tak. Drogie dzieci, nie róbcie tego w domu i nie róbcie sami. W szczególności. Dobra, ostatnie szlify. No, już chyba skończone, nie? Dobra. No. Weź super. Więcej wody, umyj tą wadę. Super, dobra, wyłączę maszynkę na razie. O, i to też trzeba do śmieci. Okej. Okay. I patrzcie, co wam to przypomina? Ile słyszałem, że gotowa macie. Kurczę, Patryk, ja widzę tutaj naprawdę... Chyba musisz zmienić branżę. Czy zmieniasz branżę teraz, o czymś widzę, nie? Słuchajcie, ja jestem bezrobotnym rentierem. Tak? Patrząc na to, co odbiliśmy i co teraz wyszło z tego, to widać, co ludzi myliło, że takie coś chce zrobić, ale... A to naprawdę teraz mamy jeszcze, teraz jedno niespodziankę dla Dawida, że tatuaż jeszcze nie skończył i dalej nie możesz patrzeć, bo teraz bierze Tomek maszynę do ręki i kończymy tatuaż tak, bo wiadomo, że z czymś takim od nas ze studia nie ma szans, że klient wyjdzie. Wiesz, co chodzi? Nie jest wcale takie piękne. Wiadomo, są krzywe linie, jest jakoś tam jakoś taką wypełnione, wiadomo, że nie ma szans. Sej, no to... Tomek teraz ogólnie bierze maszynkę do ręki, mamy swój wymyślony teraz pomysł, Dawid dalej nie wie. Twój wzór ogólnie zostanie, ale będzie wkomponowany w coś, no, co... Domyślam się, że chyba nie da się go na razie usunąć. Teraz sobie już nie, ale dodamy do tego coś, co... Czekaj, coś to mi teraz nie gra. No dobrze, to w takim... Czekajcie, mam nowy, przed tym przewidywałem, że to może być rusza, a teraz... No właśnie, Dawid, powiedz mi tak szczerze, co przewidujesz, co masz w tym momencie zrobiony za wzór na nodze? Teraz mógłbym stwierdzić, że to jest nosacz sundajski. Nosacz sundajski. To jest jeżozwierz. Powiem tak, no jest to zielone i żółte. Tak. No co to może być? To jest Janusz. Janusz? To jest Janusz. Się nadaje, tak. No dobra, no słuchaj, no to jest Janusz. Nie wiem czemu, ale tak jakoś przewiduję teraz tak. No nic, no to w takim razie oddajmy to. Przyjął pięć i jest takim czymś zagojonym. Mówię teraz, co z tym zrobić. Ja to wiadomo, że albo wysyłamy na usuwanie laserowe, rozjaśnić to, robimy z tego coś nowego całkowicie. Albo po prostu widzimy, że kurczę, to się jest do uratowania, więc tatuujemy sobie po tym, wiesz, przerabiamy całkowicie to, co teraz jest. Ale, że teraz to jest świeże i w ogóle. I to ma zostać, bo to jest pamiątka teraz twoja, dla niego, bo jesteś teraz od nas już oficjalnie takim Januszem tatuażu teraz, można powiedzieć. Dziękuję. Patrykiem tatuażu. Zawsze chciałem być. Tomek teraz, ogólnie teraz swoim sposobem, swoim stylem, swoją maszyną teraz wytatuuje do tego coś, co zrobi w całości
jakby kolaborację między wami dwoma, naprawdę, to będzie ciekawa sprawa, nie? Nie mówię, że lepiej, tylko że uzupełni, tak? Tak, zupełnie. No dobra, wiadomo, że lepiej, bo... Halo, halo, lepiej na pewno nie będzie od twojego, ale... Ciebie nikt nie przybije. Tak, 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 no, powiem tak, no nie byłbyś w stanie zrobić tego aż tak słabo, nie? No nie chcę tego głośno mówić. No. Słuchajcie, wydzierajcie, a nie, tam kuchnia. Dobra. No dobra, dobra, dobra. No. To jest nosa, wszystko. Kasy. Piękne. O, i klient jest też nawet. O, dobry panu. Co pan myśli o tej robocie? Na pewno będzie świetna pamiątka na całe życie. No, niezła robota. No, tylko, że ten pan nie wie, że to akurat zrobił pan, który pierwszy raz w ludzi miał maszynę w ręce. Tak, ja robiłem to arcydzieło. No, myślę, że jakaś nadzieja będzie do nowego tatuażu. Tak, natomiast tutaj artysta robił to. Wiecie, czego tu brakuje? Podpisu. Mm. Dosłownie, no. Kto sam się... inicjałek mały albo coś. Kto chce się podpisać? Kto chce się pod tym podpisać? No. Najtrudniejsze teraz... Ale pomoże, nie będę zeznał. A to widzi, bo to będzie tylko zegar w ogóle, nie? Dobra. Taki był projekt. Pod spodem była taka kalka. Ale to góry. Ale góry. Były góry, to były góry ogólnie, nie? Moje podejrzenia się ziściły. No idź do lustra, zobacz, co tam widzisz, bo to nie widzisz wszystkiego, nie? No. Widzisz? No, tego nie wiesz, że to się szyje, bo tak mu zasłania może. Patrz, wyprostuj sobie nogę. Wyprostuj sobie życie. Prawie lukaj. Nie wiem, czy wiesz, co to jest w ogóle. To jest nosacz, Piotr. Nie. Jako artysta. To nie jest Piotr. To jest Janusz. To jest Janusz. No czy tam Janusz, jeden ciul, no i nazujący kaktusa na obrazie. No wiedziałem coś z tym genitaliami, coś się nie zgadzało. Kaktus to nie genitalia. Ale podoba ci się? Powiem szczerze, że... Pomysł jest wspólny w trzech. Wykonaliśmy, to jest... O, 5 minut. Grać zostało do 5 minut. Jak to można oko oszukać? Róże jakieś drukowane, projekty. Może być, czy nie może być? Może. Jest to powiesz. Czy powiem szczerze, mi się podoba.